zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej efektywnie będzie zrobić to w formie dyżurów i na tych dyżurach nie będziemy robić terapii, dlatego że no, ani to miejsce, ani to czas, ani terapii takiej nie ma, która by mogła zabezpieczyć potrzeby ludzi, prawda? Więc będziemy to robić informacyjnie. Będziemy ludziom, którzy do nas przyjdą, a mamy taką nadzieję, że przyjdą, będziemy tych ludzi informować, gdzie mogą uzyskać pomoc, jaką uzyskać pomoc, kto może tą pomoc udzielać. I generalnie będziemy informować, na czym taka nasza pomoc polega. Funkcjonujemy już od 16 czy 17 lat. I tak naprawdę ja nie wiem, jak statystycznie podzielić to, czym się zajmujemy, natomiast ogromną rolę w naszej działalności odgrywa terapia dla ludzi uzależnionych. Jest grupa dla ludzi uzależnionych, która jest finansowana przez Urząd Miasta. Co roku Urząd Miasta organizuje konkurs. Udaje nam się ten konkurs wygrać. No i jest to terapia nieodpłatna. No i współpracujemy też z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która do nas kieruje ludzi od siebie. Czyli jeżeli chodzi o uzależnienia. Ale to nie wszystko. No pomagamy, staramy się przynajmniej pomagać wszystkim ludziom, którzy z jakiegoś powodu gorzej psychicznie się czują, emocjonalnie. Czy są to zaburzenia lękowe, czy zaburzenia afektywne, czy zaburzenia nerwicowe, czy współuzależnienie również, zaburzenia osobowości różnego typu. Mamy też grupę, w której zgromadziliśmy ludzi właśnie i dedykujemy taką pomoc właśnie tym ludziom. Ale oprócz tego też te programy, które dostajemy z Urzędu Miasta, one obejmują pomoc osobom indywidualnie. No i te osoby też mają możliwość skorzystania z takiej pomocy, czyli zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne. Ja myślę, że to jest taki komplet, który pozwala efektywnie podejść do naszej pracy. A proszę powiedzieć, o jakiej skali rozmawiamy, bo mówimy o mieście, mówimy o pokoleniach, bo wiemy, że słyszymy coraz częściej do młodych ludzi, niestety docierają używki różnego rodzaju. Mówimy o dużym problemie alkoholowym, jaki wciąż panuje w naszym społeczeństwie. Jak moglibyśmy to ocenić w ostatnich latach i co pan uważa za najistotniejsze zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat? Wie pan, dużo by mówić na ten temat, bo faktycznie poruszył pan bardzo, ale to bardzo ważny temat. Zaczynając od młodzieży. Ostatnio zorganizowaliśmy tutaj, i Urząd Miasta zorganizował u nas takie spotkanie właśnie naczelników wydziałów, prezydenta, dyrektora MOPR-u i rozmawialiśmy o sytuacji zdrowia emocjonalnego w naszym mieście. Proszę sobie wyobrazić, że o 600% wzrosła ilość samobójstw wśród młodzieży. I zastanawialiśmy się nad tym, jakie działania przedsięwziąć, żeby zmniejszyć ten proceder, dlatego że to jest straszne, to jest katastrofa tak naprawdę. My póki co zajmujemy się tym, co robimy, ale też wprowadzamy takie programy, które dedykujemy dzieciom w szkole. I ja myślę, że tutaj chodzi o znalezienie takiego systemu jakby pracy, który by od podstaw temat załatwiał. Czyli szkolenie pań nauczycielek w przedszkolu, szkolenie rodziców, dzieci, którzy do tego przedszkola chodzą. Dalej, programy dedykowane uczniom w szkołach podstawowych. To najlepiej robią organizacje pozarządowe. To samo dotyczy szkół średnich. Sami w tym uczestniczymy i to dość poważnie. Tych programów mamy bardzo dużo. No i psychoterapia dla ludzi dorosłych, tym zajmujemy się w szczególności właśnie w dwóch miejscach. Do Sienkiewicza 20, gdzie mamy to nasze stowarzyszenie Kuzisana i teraz od pewnego czasu, od roku, tutaj w naszym ośrodku stacjonarnym w Czarnowąsach. Powiedział pan już o tym aspekcie dotyczącym dzieci i młodzieży. To jeszcze słowo powiedzmy o dorosłych, bo mówiliśmy o używkach, o tym, na co narażone są dzieci, a natomiast ten powszechny dostęp do alkoholu. Czy w ostatnich latach pan jako też terapeuta zauważył, czy jest to problem, który się zmienia w jakiś sposób, zmniejsza, zwiększa, czy też może są inne powody, a później też inne skutki tego? To wszystko jest płynne, to się zmniejsza, zwiększa w zależności od sytuacji. Proszę sobie wyobrazić, że no, był COVID, prawda? I ten COVID zrobił takie spustoszenie w emocjach ludzi, że to dopiero teraz
tak naprawdę efekty tego teraz można zobaczyć. Jakie efekty? Nerwice, depresje, różnego rodzaju zaburzenia, a przede wszystkim uzależnienia, dlatego że ludzie zostali sami sobie. Ludzie zostali sami z własnymi myślami, w ogromnym stresie, w lęku. To wszystko teraz trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No, najłatwiejszą drogą jest pójście do sklepu i kupienie sobie butelki wódki, prawda? I ludzie w ten sposób sobie radzą. I, no, i my tutaj wkraczamy w tym momencie i staramy się, żeby ludzie z tego wyszli. Ja myślę, że mamy dość duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o terapię uzależnień. Naprawdę duże, ponieważ mamy taki swój autorski program, który od 15 lat wprowadzamy. I proszę sobie wyobrazić, że to jest program bardzo skuteczny. I o jakiej skuteczności możemy mówić konkretnie, jeśli chodzi o liczby? A to powiem panu i być może to będzie zaskoczenie, ale chcę to powiedzieć, bo to można sprawdzić. Otóż w tej grupie, którą my prowadzimy właśnie naszą autorską metodą terapeutyczną, jest tak, że od 17 lat już, jak istnieje ta grupa, ci ludzie, którzy skończyli tą grupę, nikt nie wrócił do picia. Taka jest skuteczność. Okej, ale podajmy ją, nie wiem, w liczbach, do każdego przemawia 1, 5, 10 czy 100, biorąc oczywiście pod uwagę też populację miasta, jaką mamy, prawda? Nigdy tego nie liczyłem i ciężko mi jest teraz wymienić te wszystkie osoby, które wyzdrowiały. To powiedzmy jeszcze o takiej rzeczy, że osoby, które przyjdą, które się zgłoszą chociażby do tego terapiobusa, to bardzo często my mamy takie skojarzenia, że jak już się udajemy na terapię, to jest to coś bardzo, bardzo ciężkiego i bardzo, bardzo poważnego. Czy to rzeczywiście są tylko takie przypadki? Przede wszystkim to ja chcę pogratulować tym ludziom, którzy do nas przyjdą, dlatego że będą musieli przełamać pewną jakąś blokadę związaną z tym, że o psychoterapii generalnie myśli się w taki sposób pejoratywny. Jest to coś ciężkiego, jest to coś, co dotyczy ludzi, którzy mają jakieś zaburzenia, jakieś straszne zaburzenia, są wariatami czy coś. Nie? Natomiast to zupełnie nie o to chodzi. Są różnego rodzaju metody terapeutyczne i my pracujemy w ten sposób, dobierając odpowiednią metodę do odpowiedniego klienta naszego. To nie jest tak, że my wszystkich w jedną szufladkę pakujemy i jakimś standardem, prawda, obdarzamy wszystkich. Nie, każdą osobę traktujemy indywidualnie. Przecież przychodzą różne osoby. Niektóre mają problem chociażby z wypaleniem zawodowym. Mm-hmm. Coraz gorzej się czują w pracy. Nie chce im się rano wstać do pracy pójść. Są ludzie, którzy z tysiąca różnych innych powodów gorzej się psychicznie czują. I przecież wszystkim można pomóc. I na to są metody. I na to jest też czas. I od tego my jesteśmy. Ale jeszcze nie rozmawialiśmy o jednej kwestii, która też jest chyba bardzo istotna, zwłaszcza w ostatnich latach, czyli o przemocy. Och tak. Ja pamiętam czas, kiedy prowadziliśmy ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i tam mieliśmy do czynienia z taką przemocą w bardzo różnych formach. I to była bardzo emocjonalna praca, przynajmniej z naszej strony. Natomiast teraz jasne, że zajmujemy się tym problemem, dlatego że to jest bardzo poważny problem. Mamy programy, gdzie zatrudniamy prawników, żeby bardziej kompleksowo do sprawy podejść. Te osoby, którym my staramy się pomóc od strony psychologicznej, mają również problemy prawne związane z tym, że chociażby doświadczają przemocy. No i my kierujemy do naszych prawników, którzy próbują coś również z tym zrobić. To jest taka pomoc kompleksowa, która daje znacznie większe szanse do tego, żeby ta osoba mogła później w efekcie jakoś już będąc po terapii i załatwiając te sprawy formalno-prawne, generalnie lepiej się poczuć, mieć już taki spokój. Mamy też program taki, który jest dedykowany właśnie młodzieży szkolnej. Od września go zaczynamy. Jest to program zrobiony tak, żeby był atrakcyjny dla młodzieży. Żeby to nie było tak, że to jest wykład, a wszyscy gdzieś tam siedzą w telefonie i zajmują się czymś innym, tylko żeby można było dzieci aktywizować, żeby można było te dzieci wciągnąć i sprawić, że raz, że będzie to atrakcyjne dla nich, a dwa, że będzie to coś, co wyniosą po tych zajęciach i to będzie dla nich ważne i to zostanie później na całe życie, bo w tym wieku tak jest, że to po prostu zostaje na całe życie i robi dobrą robotę. To na koniec jeszcze zapytam o te możliwości czysto ludzkie, bowiem udzielają Państwo też pomocy bezpłatnie, czyli na pomoc ilu osób i w jakich specjalizacjach można liczyć? Postaram się wymienić. W zespole mamy około 10 osób. Jest 5 psychoterapeutów, 3 terapeutów, psychologów dziecięcych
jeden specjalista, dwóch, przepraszam, specjalistów psychoterapii uzależnień i czterech prawników.